pomiędzy Izraelem i Polską. Niestety, proszę Państwa, nie mam miłych wieści. Ci zresztą z Państwa, którzy śledzili tę pierwszą połowę, myślę, że nie są w dobrych nastrojach. Polacy wprawdzie zaczęli udanie, akcja Koseckiego, groźny strzał minimalnie obok bramki Ginzburga, no ale im dalej, tym gorzej. Drużyna nasza grała coraz słabiej, akcje indywidualne, mało widoczny, Kowalczyk, Mielczarski. Były to akcje, które inicjowali poszczególni zawodnicy, ale nie tworzyliśmy zespołu. Ustępowaliśmy drużynie gospodarzy Izraela pod względem szybkościowym i w sumie po pierwszej połowie Izrael w pełni zasłużenie po bramce Ronena Harazariego prowadzi 1-0. W pierwszej połowie odnotujmy 3 żółte kartki. Gracze izraelscy ukarani to Balbul, a także Banin, a u nas Brzęczyk. Słaba gra drugiej linii, pasywna polskiej reprezentacji. W sumie wszystko po staremu, czyli tak jak to bywało, proszę Państwa, choćby w pojedynkach eliminacji Mistrzostw Świata. Zwróćmy tylko uwagę, bo to przecież się dopraszało wielu, by w reprezentacji grali gracze z olimpijskiej drużyny. No i mamy dzisiaj Wałdocha, Łapińskiego, Jałochę, Mielczarskiego, Kowalczyka, wśród graczy rezerwowych Gęsiora, a także na placu Brzęczka, tylko że niewiele z ich gry tutaj wynika. Polacy tworzą taki zlepek indywidualności, które się zupełnie z sobą nie rozumieją. Nie ma w tej drużynie atmosfery, jakiegoś ducha bojowego, gdy obserwuje się ich z boku. Zresztą o bolączkach i powodach, dla których ostatnio przychodzi mi komentować spotkania, gdzie wygrywają rywale, będzie, myślę, okazja i czas powiedzieć. Nie tracę nadziei, mam przynajmniej taką, że w tej drugiej połowie Polacy się bardziej zmobilizują, bo Izrael nie jest to rywal, którego nie bylibyśmy w stanie pokonać, ale z pewnością nie z taką grą, jaką prezentowaliśmy w pierwszej połowie. Nieco przedłuża się przerwa, reprezentacja Izraela już gotowa do gry w drugiej części tego spotkania. Naszych nie ma, niewielkie możliwości roszad, szczególnie jeśli chodzi o napastników. Ma Henryk Apostel, nie znalazł się w kadrze Andrzej Juskowiak. Twierdził selekcjoner, że po prostu w kadrze Juskowiak się nie sprawdza. Tymczasem, gdy obserwujemy jego ostatnie występy w Sportingu Lizbona, zawodnik ten gra bardzo dobrze. Nie ma Goręczne wśród graczy rezerwowych, jest napastnik Bałuszyński, no ale jak wiemy jest kontuzjowany i absolutnie nie nadaje się do gry. Ci, którymi dysponuje z graczy pola, to Kubik, Czerwik i Gęsior. Dodam tylko, że przed meczu reprezentacji młodzieżowych do lat 21 w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy, a także w eliminacjach do finału turnieju olimpijskiego w Atlancie, drużyna młodzieżowa Polski zreprezentowała z reprezentacją Izraela 2-2. Bramki dla naszych par strzelili Szemoński w 33 minucie i w 77 Rząsa. Dla drużyny Izraela Graj w 7 minucie i Holtzman z karnego w 44. W sumie był to szczęśliwy remis, więcej z gry i więcej sytuacji mieli gospodarze tego pojedynku. Podobnie zresztą jak wyglądała gra pierwszej drużyny w tej pierwszej połowie tego meczu. Jak na razie falstart Polaków w eliminacjach. Z taką grą nie ma w ogóle o czym marzyć i czego szukać, bo przecież Izrael to nie Francja czy Rumunia. Gra Rumunia widzieliśmy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Francuzi, którzy wprawdzie potknęli się na Izraelu, myślę, że teraz sobie powetują tamto niepowodzenie. No a jest jeszcze Słowacja i Azerbejdżan. Dwa pozostałe mecze w naszej grupie. Zmiana w polskiej drużynie. Ryszard Czerwiec wszedł na boisko. To jego 15 występ w reprezentacji. Z numerem 15. Nie ma na boisku Marcina Jałochy. Zespół Izraela bez zmian. No, ci, którzy wybrali się na ten mecz, przynajmniej mogą być zadowoleni, bo zespół gospodarzy prowadzi 1-0. No i zobaczymy, czy doczekamy się wreszcie gry na miarę naszych marzeń reprezentacji Polski z większym zaangażowaniem, czy przynajmniej Polacy podejmą walkę. Mielczarski, ta szansa dla Polaków, Kosecki ponad bramką. No zaczęło się obiecująco. Powtórka tej sytuacji. Grzegorz Mielczarski. Ładne wyłożenie Kosecki. Tutaj w starciu z Baninem. Drużyna Izraela w tym roku wygrała 2 mecze. Rozegrała 5 z Gruzją i z Ukrainą.
zremisowała z Litwą, no i wysokie porażki z Argentyną i ta ostatnia z Chorwacją. Tymczasem prowadzą z nami po bramce Ronena Haraziego 1-0. Słaby występ Polaków przeciwko Białorusi w remisowym spotkaniu. Zresztą w tych meczach, które graliśmy towarzyskich, też reprezentacja i jej gra pozostawiała wiele do życzenia. Zaczęło się od remisu z Hiszpanią, potem z Grecją. Wygrana naszej drużyny z Węgrami, porażka z Austrią, wygrana z Arabią Saudyjską, no i ostatnio remis z Białorusią 1-1. Siódmy pojedynek reprezentacji Polski i Izraela. Nigdy w historii nie przegraliśmy, w historii, która zaczęła się w 1959 roku. I Maciej jest od rzutu z aut. Ginzburg. Niewiele pracy miał w pierwszej połowie. Niezdecydowanie w tej pułapce offside'owej, w sumie straciliśmy piłkę. Banin, ponownie on. Glam. Hazan. Revivo. Kosecki. Najczęściej faulowany w pierwszej połowie polski piłkarz. Wałdo. Brzęczek. Czerwiec, jego pierwszy kontakt z piłką. Łapiński. Mielcarski. Brzęczek. No i z problemami wprawdzie, ale Ginzburg. Nie przyspieszyliśmy gry. Chociaż bardziej ruchliwi są w tej chwili nasi napastnicy. Szewczyk. Bąk. Szewczyk. Łapiński. Mielcarski, który faulował od rzutu wolnego Izraela. Piąta minuta z drugiej połowy, 50. meczu. Przypomnę, od 43. po bramce Ronena Haraziego przegrywamy 0-1. Revivo. Hazan. Revivo. Balbul. Szewczyk. Kosecki. Brzęczek. Mielcarski. Ale piłka nie przed niego, a na plecy. Dograna. Rozpoczniemy od rzutu z aut. Łapiński do Brzęczka. Z takich akcji nie zaskoczymy Ginzburga. Rzut wolny, faulowany strzelec bramki Ronen Haraz. Faul Mielcarskiego. Razy faulowali Polacy, 10 graczy Izraela. 3 żółte karty.
Maciejewski, można powiedzieć, że po długiej przerwie ponowny debiut reprezentacyjny. Wprawdzie oficjalnie debiutował w spotkaniu z Litwą, gdy selekcjonerem był Andrzej Strejlał. I gracze Izraela, znów ładna akcja na szybkości, Berkowicz, Rosenthal w środku, Roni Harazi, znowu groźnie, Revivo ponad bramką Józefa Wandziku. No ale rzeczywiście można bić brawo akcji Izraela. Są naprawdę groźni. Ale to wynika z faktu, że Polacy ustępują dziś rywalowi wyraźnie pod względem szybkościowym. Sądziłem, że tę drugą połowę zaczniemy z większym zaangażowaniem. Ta jedna akcja Milczarskiego. No jeśli chce się doprowadzić przynajmniej do remisu, to trzeba zdecydowanie bardziej zaatakować. Włożyć więcej sił, podjąć walkę, a takim chodzeniem, spacerowaniem, częstymi stratami niewiele się osiągnie. Mielczarski, teraz szansa, Brzęczek do Kosteckiego, ten jednak do piłki nie dochodzi. Muszą wracać Polacy, pozostawiają wolną środkową strefę. Revivo, Berkowicz, łatwe przejście. Szewczyk. Łapin. Czerwiec. Strata piłki, faul. Niewiele zmieniło się na boisku, jeśli chodzi o obraz gry w porównaniu z pierwszą połową. Proszę. Nieważne, że nie doszedł do piłki Berkowicz, ale takich podań w wykonaniu polskiej reprezentacji nie oglądamy. Nie ma tego dynamicznego wyjścia na wolne pole. Wprawdzie nie zawsze się to udaje, tak jak przed momentem widzieliśmy. No ale udało się w 43 minucie. Od której przegrywamy 0-1. Bąk. Łapiński. Czerwiec. Tracił piłkę Mielczarski. Ładne przejście Berkowicza. Bardzo ładne dogranie do Roniego Harazi. Rozpaczliwy powrót obrońców. I faulowany Tomasz Wałdo. Rozcięta głowa. Po starciu z Baninem. Pozostaje Tomasz Wałdoch na boisku. ...34 minuty do końca spotkania, które przegrywamy od 43 minuty 0-1. Maciejewski. Niedokładnie. Izraela w eliminacjach Mistrzostw Świata wywalczył jeden punkt na swoim boisku. Pozostałe 4 w meczach wyjazdowych. Potrafi grać z kontry, czego mieliśmy przykład w tym meczu. Zaliczony do outsiderów
a my sobie nie potrafimy zupełnie z nim poradzić. Tym razem rzut wolny dla Polski po faulu Rosenthala. Brzęczek. Strata piłki przez Polaków. Hazan. Balbul. Harazi. Balbul. Balbul, pole karne. Balbul. I proszę Państwa, niewiele brakuje. Słupek nas ratuje. To tylko boczna siatka. Jak sobie radził z naszą obroną Balbul, którego teraz koledzy pocieszają. Państwo widzieli, komentarz mój jest zupełnie zbyteczny. Przechodził niczym rasowy slalomista w slalomie specjalnym między tyczkami, tak Balbul między naszymi obrońcami. Widzi zespół Izraela, licząc się z tym, że Polacy przegrywają, że na początku tej drugiej połowy może zaatakują, że rywal jest słabszy. Dużo, dużo strat piłek polskiej drużyny. Hazan. Brzęczek. Kowalczyk. Widzą Państwo, jak łatwo stracił piłkę. I znowu szansa Roni Harazi, będzie 2-0, Józef Bandzik, tak jest. Pięćdziesiąta ósma minuta, po raz drugi Ronen Harazi. Powrót Bandzika z konieczności, cały czas grał Andrzej Woźniak. Powołanie w ostatniej chwili Maciejewskiego. No zresztą trudno tutaj winić poszczególnych zawodników, bo wszyscy w polskiej reprezentacji grają bardzo słabo. Nie tak dawno, gdy komentowałem przegrany występ drużyny Legii z Hajdukiem Split, mówiłem o tym, że trzeba zastanowić się nad przyczynami kryzysu polskiego futbolu. Zwracaliśmy na nie uwagę, myślę o dziennikarzach, w przegranych eliminacjach Mistrzostw Świata. Od tego czasu, od momentu, kiedy rozstaliśmy się z grą w Stanach Zjednoczonych, upłynęło parę miesięcy. Skończyło się na krytyce, zmieniono szyld, myślę o trenerze, a wszystko pozostało bez zmian. Myślę tutaj o władzach w Polskim Związku Piłki Nożnej, o ilości drużyn w pierwszej i drugiej lidze, o metodach szkolenia, o podejściu wielu zawodników do swoich obowiązków na co dzień. Jeśli nie dokonamy radykalnej zmiany natychmiast, to po prostu będziemy obserwowali coraz częściej takie mecze jak ten dzisiejszy, jak ten Legii. Polskie drużyny kończą z reguły grę w pierwszej rundzie europejskich pucharów. Bez znaczącego sukcesu reprezentacja, jeśli remisuje bądź wygrywa, to z mało liczącymi się rywalami. Tymczasem druga zmiana w polskiej drużynie po stracie bramki na boisko przed Dariusz Gęsią. Limit zmian, jeśli chodzi o graczy z pola w polskiej drużynie, wykorzystany. No i powiem szczerze, że nie spodziewałem się zapewnień z nastawienia drużyny, że tak łatwo przegramy to spotkanie. To najbardziej mnie zastanawia i boli, że przegrać w sporcie można. Rycarskie puścił boisko, w jego miejsce gra Gęsior. Tyle, że po walce, a tej walki polski zespół zupełnie nie podjął. Nie tylko w dzisiejszym meczu. Przypomnijmy sobie niedawne spotkanie z Norwegią.
Łatwo, bardzo łatwo Izrael sobie poradził z nami. To jest pierwszy strzał w drugiej połowie, kiedy musiał interweniować Ginzburg. 35 zawodników powoływał do reprezentacji, sprawdzając ich przydatność. Henryk Apostel zdecydował się na taką, a nie inną trzynastkę, którą dzisiaj zobaczyliśmy w akcji. Na co gra, co potrafi, to przecież wszyscy widzimy. Brzęczę. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa polegająca na zmianie selekcjonera. Kryzys polskiego futbolu jest głęboki, świat nam ucieka. Dzisiaj odnotujemy, choć do końca spotkania jeszcze 27 minut. Pierwszą w historii porażkę z Izraelem. Z Izraelem, który tutaj nie tak dawno został rozgromiony przez Chorwację 0-4. No ale w identycznym stosunku mistrz Polski przegrał z Hajdukiem Split. Kocet. Wałto. Ale już za końcowej linii ponad bramkę. Sześć towarzyskich spotkań, letnie zgrupowanie tygodniowe przed tym meczem. Wprawdzie dopiero w czwartek przyjechał Szewczyk. A jak nie mamy zespołu, jak nie mieliśmy zespołu, tak i nie mamy. Brzęczek. Bąk. Wolno, niedokładnie. Nic z tego wyjść, jeśli chodzi o zagrożenie bramki Ginzburga, nie może. Są tu piłkarze, którzy grają w klubach zagranicznych. Szewczyk, Kosecki, Iwandzik, pozostali grają w naszej lidze. Kowalczyk, ale przyjęcie ręką. I zastanawiający jest ten brak w przygotowaniu szybkościowym. Widać wyraźnie powtórcy. Gdzie ten Wojciech Kowalczyk sprzed lat, chciałoby się powiedzieć, w meczu z Sampdorią, z reprezentacji olimpijskiej, gdzie ta forma Brzęczka czy Mielczarskiego, Łapińskiego czy też Wałdochy. Strzelec dwóch bramek, Ronen Harazi! I niewiele brakowało, by po strzale Rosenthala Izrael prowadził 3-0. Wręcz z dziecinną łatwością wymanewrowują rywale polską obronę. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest szybkość rywala, jak łatwo sobie teraz Harazi poradził z Szewczykiem, no i jak Łapiński nie upilnował Rosenthala, który oddał strzał. Nie ma co liczyć z taką grą, w dodatku przegrywając z Izraelem, na to, że pokusimy się o coś lepszego w spotkaniach z liderami grupy pierwszej, czyli z Francją, którą gramy w tym roku, czy też z Rumunią, którą gramy w roku przyszłym. I z łatwością gospodarzy. Dynamiczne wyjście Baniniego, teraz przyjęcie piłki przez Czerwca. Czerwiec, Gęsior weszli do drugiej linii, ale gra polskiej reprezentacji się nie zmieniła. Brzęczek.
Gdy rozmawiałem z Andrzejem Rudym po wprawdzie wygranym meczu z Arabią Saudyjską, w którym występował w pierwszej połowie, powiedział wtedy otwarcie: wie pan co, z taką grą, jak prezentuje teraz polska reprezentacja, to nie można nic zyskać, a stracić. I myślę, że z pewnością miał rację. Może w tym należy upatrywać prawdziwego powodu, dla którego Andrzej Rudy nie chce występować w narodowej drużynie. Minuty do końca, 0-2, może teraz chociaż ta bramka kontaktowa, nic z tego. Kosecki po zejściu Mielcarskiego, partnerem Kowalczyka, który jest niewidoczny, który jest cieniem zawodnika przed kilku lat. No i znowu, tym razem ratuje nas spalony błąd polskich obrońców. Czerwiec, Kosecki. I poradzili sobie z Romanem Koseckim, gracze Izraela. Nie spieszą się gospodarze, nie forsują tempa, prowadzą 2-0. Myślę, że sukces przyszedł im łatwiej niż się w ogóle spodziewali. No i tylko prorocze były słowa Romana Koseckiego, że faworytem jest Izrael, ale tylko można coś przewidywać przed meczem, a później mecz obnaża braki polskiej drużyny. Balbul. Hazan. Balbul. Widzą państwo, nasi już nie mają siły, swoboda w rozgrywaniu akcji przez piłkarzy gospodarzy. Banin. Już za linii końcowej do środkowania. Kosecki. Obok niego Glam. I zacznie Ginzburg.